dobry. To jest... Czy ktoś w ogóle zna tego człowieka? Jest ktoś z Warszawy? Jak się nazywa? Oczywiście. Czarny Roman jest księciem warszawskich ulic. Kiedy go spotykam, zawsze mam przy sobie komórkę, bo ją mam zawsze i używam ją do celów dalekich od lansu i robienia sobie dobrze. Ja po prostu kocham moje miasto i kocham uliczną fotografię. I robię to bardzo długo. I nigdy nie wiem, kiedy spotkam Czarnego Romana, ale jak go spotykam, to wiem zawsze, że mam okazję do uwiecznienia ikony Warszawy. Miasta, w którym się wychowałem, z którego pochodzę i którego cały czas opowiadam. Gdybym nie chodził po mieście, nie robiłbym tych fotografii. Gdybym siedział tylko na fejsie, na YouTubie i dbał o to, żebym miał lajki i suby, to Czarny Roman nie stanąłby na mojej drodze oraz wielu innych, takich jak... No tu mamy, prawda, jego inne odkrycie, tu jest policja, która zawsze gdzieś się wokół niego kręci i on sobie daje radę. To jest jeden z bohaterów undergroundu polskiego, Robert Brylewski, który założył grupę Kryzys oraz wiele innych. Jak spotykam takich ludzi na ulicy, to się cieszę. Tadeusz Konwicki, wielki pisarz już nieżyjący. Miałem okazję spotkać go również podczas wielu moich ulicznych, fotograficznych spacerów. Ale, a to jest na przykład Jurek Mors, który był alkoholikiem i wywinął się jogą oraz staniem na głowie ze swoich wielkich życiowych problemów. Dzięki temu spotyka ciekawych ludzi, nie obawia się używać kostiumów, podobnie jak jego kolega, który dostał kostium od Jurka w prezencie, bo mu nie szło zbieranie kasy na ulicy. No i zaraz mu poszło. To jest Paweł Krzesło, gra na krześle odwróconym do góry nogami na metrze centrum. To jest Włodek Dębowski z zespołu Wonky One, który być może niektórym z was jest znany. Spotkałem go z żoną na Marszu Pszczelarzy, by potem również spotkać go, gdy skubał słonecznik w okolicach dworca centralnego, jeżdżąc dookoła niego na wrotkach. A to są ludzie z Marszu Niepodległości. To jest taka podstawowa moja działalność, czyli kiedy w mieście dzieją się rzeczy istotne, ja tam jestem najbliżej bohaterów, którzy są w różnych stanach skupienia i manifestują również swoją aktywność. Słuchajcie, wszystkie te zdjęcia zrobiłem komórką i będę robił nadal. Zrobiłem również komórką coś bardzo ważnego, mianowicie coś, co ja nazywam antymedium. Chodzi o to, żebyśmy nie... Jakby 22 lata robię programy w telewizji. Tak sobie to obliczyłem w tym roku. I wiecie co, w pewnym momencie odkryłem, że kamera zniekształca człowieka. Że człowiek poprzez media zaczyna się zachowywać tak dziwnie przed kamerą, że już nigdy nie jest nietykalny. W związku z tym zacząłem to kręcić komórką i okazało się, że komórka potrafi jeszcze zrobić coś takiego, bo sami wszyscy nią kręcimy, że człowiek nie wali głupa z drugiej strony. Nie zachowuje się jak własna karykatura. Mamy szansę ciągle jeszcze być dokumentalistami dzięki temu. I wtedy zacząłem za pomocą komórki oswajać media i robić tak zwane media z ludzką twarzą. Wtedy powstał jedyny program na świecie kręcony w całości komórką Miasta w komie. Zrealizowałem go niedaleko stąd, w telewizji polskiej informacyjnej, która się mieści nieopodal hotelu Warszawa, przylega do niego. I to była wielka przyjemność, kiedy ja z komórką wychodziłem na miasto i ze swoimi reporterami i robiliśmy reportaże z miasta, spotykaliśmy takich ludzi jak ci, których wam pokazywałem oraz różne inne zdarzenia i wtedy mogliśmy robić to samo, co robią inni w stresie, z wielkimi kamerami, z ludźmi, którzy chcą robić kariery i pokazywać to innym ludziom, którzy chcą robić kariery, totalnie skupieni na sobie, a nie na tych, których fotografują, z którymi robią wywiady, o których opowiadają za pomocą obrazu. My robimy Miasta w komie. Od momentu, w którym Miasta w komie się pojawiły na świecie, czyli w 2006 roku, dziś mija 10 lat, powstało wiele miast w komie. Wiele. W Polsce i za granicą. Dzwonią do mnie czasem z jakiegoś miasta gdzieś tam na końcu świata, żeby przyjechać i założyć taką redakcję. Żeby powstało kolejne obywatelskie medium. Takie, w którym bohaterem są ludzie, których pokazujemy, a nie my sami. To nie my mamy robić karierę za pomocą tych mediów. My mamy pokazać piękny, szlachetny świat takim, jakim on jest nienaruszony. Cywilizujemy komórkę, którą wykonuje się same głupoty, selfie, durnoty, wciska się to w net, a przede wszystkim pokazuje się siebie najczęściej, prawda? Cezary, przypomnisz nam proszę stronę internetową, którą chcesz... Stronę internetową, którą chcę, nazywa się Polska Kronika Komórkowa, ponieważ od czasu, kiedy miasta w komie pojawiły się na świecie, myśmy szukali jakby... Następował rozwój. Powstało mnóstwo tych naszych komórkowych mediów, aż doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy w ukoronowaniu, w momencie, kiedy spełnia się moja idea. Mianowicie stworzyliśmy Polską Kronikę Komórkową. Co robi Polska Kronika Komórkowa? Pokazuje za pomocą komórki ten kraj. Teraz pokażę wam, co nagraliśmy ostatnio. Stworzyliśmy kilka manifestów. I powiem wam, że dużo ważniejsze jest dla mnie wziąć komórkę, pójść na miasto bądź pojechać na koniec świata i go sfotografować, niż siedzieć na fejsie. A już na pewno nie jest dla mnie istotne, żebyście pomyśleli, że jestem jakiś niezwykły, bo mam 200 000 lajków. I nie chcę wam zatruwać sobą waszego życia, które możecie spędzać z kolegami w podróży. I koleżankami oczywiście. Jak wyglądają media z ludzką twarzą? Na Ursynowie zachodzi taka medialna rewolucja. Stworzyliśmy medium lokalne, by za pomocą tego narzędzia, którym komunikować się będziecie wy, mieszkańcy Ursynowa, za pomocą nas, miasta w komie lub bezpośrednio sami, z burmistrzem. Na dowód tego, że wasze wszystkie sygnały będą odbierane, zrozumiane i odpowiedziane, niech będzie ten materiał o 3 chłopcach, którzy siedzieli na drzewie pewnego dnia koło szkoły, bo grać w piłkę nie mogli, bo ich boisko do tego ich zdaniem się nie nadawało. Wtedy podeszliśmy my z miast w komie, z Ursynowa w komie dokładnie i powiedzieliśmy, chcecie coś powiedzieć do burmistrza, co o tym myślicie, to macie teraz możliwość. On mówi, a będzie to wysłuchane? Mówimy, będzie to wysłuchane. I teraz słowo stało się ciałem. Bo na Ursynowie jest sporo boisk, to jest fajne. Ale są tylko 2, które są technicznie sprawne. Na koncertowej i na Sokłosach takie duże, nie pamiętam, na Dębowskiego. Ale pomysł z odnowieniem boiska jest świetny. A tam pan ma jakiś wpływ na tam na Radę Ursynowa? Jedni z wielu, którzy mówią takie rzeczy. To jest boisko, ale jest beton, bramki są bez siatek. Ogólnie jest no i ciężko tu się gra, ponieważ jak się wywróci, to nie tak jakby się grało na drewnianym boisku. Dokładnie. A jakbyś miał powiedzieć tak wprost do burmistrza, bo my mamy z nim kontakt i można mu się wypowiedzieć to, co myślał, panie burmistrzu i tak dalej. Panie burmistrzu, prosimy o zwrócenie uwagi na stan ursynowskich boisk. Boiska są na Ursynowie jeszcze 3 i myślę, że do końca kadencji każda z nich będzie miała to boisko. Boisko z prawdziwego zdarzenia, czyli tak naprawdę z taką murawą, która nie powoduje urazów u dzieci, no i z bramkami, z siatkami. Więc to się okazało być kluczowe dla młodych mieszkańców Ursynowa. Doszedł wasz głos i zobaczycie to, chłopaki, że to wszystko po prostu działa, że można po prostu do swojego burmistrza powiedzieć, burmistrzu, u nas na boisku jest słabo. Houston, mamy problem, ale spokojnie, chłopaki, sprowadzimy na ziemię ten statek i mam nadzieję, że to boisko, jeżeli rzeczywiście jest zaniedbane, to wkrótce, a na pewno w tej kadencji odzyska może dawny blask, a może po prostu nowy, nowoczesny wygląd. I my tam może nawet zagramy. To jest przykład na to, że media mogą służyć człowiekowi, bo ten facet, ten burmistrz zrobił to boisko. I ci chłopcy na tym boisku grali i wysłuchiwał wiele jeszcze innych, podobnych interwencji, na które reagował. Odsłuchiwał je z komórki, którą mu pokazywaliśmy. Fakt, że jest to człowiek o wyjątkowej wyobraźni, ale zadziałało. Pokazuję wam to, żebyście wiedzieli, że komórka może czynić cuda. A to jest sprzed kilku dni z Poznania sytuacja... Wyobraźni powstaje on. Neonon kamerowy. Antyselity! Uwolnić Łukasza! Jak ktoś chce zobaczyć, co działo się dalej z tej akcji, to zapraszam na polską kronikę komórkową.pl, której nieformalna prapremiera odbywa się właśnie teraz. Jesteście pierwszym odbiorcą, w tak licznym, który zobaczył kontent tej strony. To jest akcja spod więzienia pod Poznaniem, gdzie pojechaliśmy interweniować w sprawie osadzonego tam działacza obrony praw lokatorskich. I co jest najważniejsze? Ja ten materiał nagrałem komórką, zmontowałem na miejscu i wstawiłem go na stronę kliknięciem. To jest future. To jest to, co możemy robić wszyscy. I bardzo ważne jest to, czy robimy to dla siebie, żeby pokazać nową kieckę i koszulkę i jacy jesteśmy fajni, czy robimy to dla innych. Bo jak będziemy to robić dla innych, to będziemy robić to na wieczność. A jak będziemy to robić wyłącznie dla siebie, to znikniemy. Razem z internecikiem, który się kiedyś zatka. Pokażę wam na koniec jeszcze fragment manifestu, który stworzyliśmy w 2008 roku. To jest manifest, w którym powołaliśmy do życia język obrazu, czyli co to jest właściwie obraz komórkowy i do czego on ma służyć. 4 lata później stworzyliśmy drugi manifest, w którym stworzyliśmy podwaliny i fundament nowego gatunku filmu dokumentalnego. Ja jestem dokumentalistą, tworzę filmy dokumentalne, kocham to, robię, rozumiem, rozwijam się w tym i tworzę nowoczesność w tym gatunku. Gatunek dokumentu komórkowego stworzyliśmy my tutaj w Warszawie i rozprzestrzeniliśmy to w świat. Stąd te nagrody, stąd to, że zauważyli nas na świecie i nas tam potrzebują. Trzeci manifest, który będzie tworzony w tym roku, będzie opowiadał o polskiej kronice komórkowej, czyli całym sposobie narracji, sposobie opowiadania filmami, małymi materiałami wideo o świecie. A wszystko zaczęło się wtedy, na dachu telewizji polskiej, gdzie razem z moimi reporterami, z całą załogą miasta w Komie obwieściliśmy światu komórkową rewolucję. Pikseloza. Wideokoma. Art manifest filmowy i telewizyjny. Wideokoma. 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 Pikseloza. 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 23 lipca 2008 roku na szczycie telewizji publicznej, którą zamierzamy opuścić i zejść do podziemia, ogłaszam manifest artystyczny Wideokoma. Powołany przez filmowy i neopublicystyczny ruch anarchistów opowiadających obrazem miasta w Komie. Miasta w Komie. Jesteśmy w podziemiu. Manifestujemy koniec zaufania i tolerancji dla tego, co na ekranach telewizyjnych pokazują kamery. Manifestujemy odejście od sztucznego w formie i treści opowiadania obrazem przez profesjonalistów z show biznesu i ograniczając środki wyrazu do minimum tworzymy Video Lotes. Video Lotes. Video Lotes. Mobilne oczy Komy są w ręku i z tej perspektywy opisują świat, który przekazany zostanie wraz z osobistym komentarzem dalej. Miasta w Komie tworzą wolne medium, telewizję obywatelską. Miasta w Komie powołuje do życia Video Lotes. Video Lotes. Komórkowy. I czynią z niego najprostszy instrument fotograficzny do wypowiadania się poprzez obraz i osobistą narrację. Video Lotes tworzy obraz świata. Skrajnie subiektywny i skrajnie intymny. antyatrakcyjny i szorstki. Zatopiony w graficznym szkicu pikselozy. Nie udoskonalamy i nie upiększamy twarzy i przyrody. Pikseloza, 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 pikseloza. Pikseloza, ciężka jazda. Pikseloza, 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 pikseloza. Koma to kosmos, to komunikacja. Płynie prąd, koniec miasta do miasta. Oczami telefonu, rękami wyobraźni. Powstaje obraz. To Polska Kronika 2008 nastawia. Ukryta kamera! Ej! I tyle. Chciałem wam podziękować za spotkanie. Życzę wam czarnych romanów, waszych miast i waszych ulic i tego, żebyście komórkę mieli dla siebie, a nie ona dla was. Wielkie dzięki.